Ja kontynuuję dzisiaj nauczanie o końcu świata, które zacząłem tydzień temu i nie skończyłem. Skończyłem, powiedzmy, w połowie, albo nawet nie. Trudno będzie wskoczyć, postaram się wskoczyć, żeby to jakoś połączyć. To, co już powiedziałem, czego nie powiedziałem. Zaczniemy od Łukasza 21. Łukasza 21. Może powtórzę to, co jedno z takich wszystkich zainteresowało. Na pewno wiem, że wszystkich to zainteresowało. To będzie werset 26. Łukasza 21, werset 26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wcześniej powiedziałem już tydzień temu, że ogólnie zachęcam was przesłuchać, jak to się zjawi lada chwila, to może już w tym tygodniu zjawi się w internecie to nauczanie, przesłuchać to, bo pewnych rzeczy nie da się powtórzyć. Ale słowo, od którego zacznę, ja mniej więcej nim skończyłem. Widzicie słowo niebios i my tutaj rozmawialiśmy i Bogdan, który mieszka w Grecji, kiedy spytałem, jak będzie po grecku niebo, powiedział uranon, prawidłowo, natomiast w starogreckim języku to jest uranos i słowo niebo, uranos, po grecku to jest takie samo słowo jak ta substancja chemiczna uran, z którego się robią bomby nuklearne i słowo moce niebios się poruszą. Moc to jest słowo dynamis, od którego też pochodzi słowo dynamit. I bomby w ogóle są skonstruowane w ten sposób, że jest jakiś wybuch, który jest taki coś w rodzaju granatu, powiedzmy granat nieduży, który powoduje reakcję łańcuchową tegoż uranu czy tam jakiejś innej substancji. I uwaga, i teraz my nie mówimy o tym, że to jest na pewno tak będzie, ale tak może być. I teraz zacząłem i też powiedziałem o tym, że bardzo często dzisiaj w internecie krążę różnych filmików, gdzie jest pokazany tak zwany krwawy księżyc i że księżyc będzie zmieniał kolor i to jest już koniec świata, to jest znak końca świata. Natomiast powiedziałem tydzień temu, że z księżycem nie o to chodzi, nie chcę teraz tego powtarzać, proszę was przesłuchać to. I natomiast jednym z wyników takiego wojny apokaliptycznej, Słowo Boże mówi, że będzie wojna, podczas której to wszystko się wydarzy. Ogólnie Słowo Boże mówi, że będzie wojna. I teraz wiedząc, jakby wyglądała wojna światowa, na pewno możemy podejrzewać, że komuś z tych światowych przywódców, typu przywódca Korei Północnej albo jakiś inny, nie do końca, prawda, normalnie myślący człowiek, odpali którąś rakietę i wtedy zagłada się zacznie niemalże automatycznie, bo spracują różne systemy i to będzie, może tak wyglądać, że właśnie w niebie zobaczymy wybuchy nuklearne, które nas przerażą i po każdym wybuchu nuklearnym nadchodzą zmiany w atmosferze. I zmiany będą takie, że będzie mniej ozonu, będzie mniej tlenu, będzie inny chemiczny skład powietrza i w ten sposób wszystko, co w niebie dotychczasowe, to co widzieliśmy, księżyc, słońce, gwiazdy, wszystko zmieni swój kolor, ponieważ promienie będą docierać w inny sposób do ludzkiego oka. I uwaga, i teraz to jest troszeczkę takiej science fiction, wam powiedziałem, a teraz chodźcie spróbujemy zbadać to biblijnie od wersetu 7. Więc Jezusa pytają uczniowie, nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić.
Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz, potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba, lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przez królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekną w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostra miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełni czasem pogan. I to, co ja wam przeczytałem, teraz to się nie wydarzy. Bo to już się wydarzyło. Wiecie, skąd to wiemy? Po pierwsze z historii, po drugie z Słowa Bożego. Bo Słowo Boże mówi w 24 wersecie, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I teraz czym są czasy pogan dla Jerozolimy? Czasy pogan to moment, w którym Jerozolima przestała być własnością Żydów i została zburzona i później była odbudowana i już Żydzi nigdy do niej nie wrócili. I czasy pogan skończyły się w 48 roku. Więc dopiero teraz Jerozolima nie jest deptana, tak by mówiąc w cudzysłowie, przez pogan, czyli jeszcze raz, poganie według Starego i Nowego Testamentu to wszyscy nieżydzi. I w momencie, kiedy nieżydzi panowali nad Jerozolimą, to są tak zwane czasy pogan. Więc wszystko, co czytamy do 24 wersetu, już się wydarzyło. Więc i teraz spróbuję wam pokazać według tego, co już opisała historia i to, co tutaj mówi Jezus. Zacznijmy znów od wersetu 8. Baczcie, by nie dać się zmylić, wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. O czym mówi tu Jezus? Jezus, który jako mesjasz został odrzucony, mówi nam, że w momencie, kiedy on zostanie odrzucony, to religia judaistyczna cały czas szukała i szuka i będzie szukać Mesjasza. Naturą judaizmu jest oczekiwanie na Mesjasza. Jezus mówi, baczcie, by się nie da zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Kiedy ja czytałem historyczne książki na ten temat, to według historii, która jest opisana i historii tamtych czasów, to wyglądało to tak, że między zmartwychwstaniem Jezusa a zburzeniem Jerozolimy minęło około 40 lat i podczas tych 40 lat w Izraelu powstawało prawie, że można powiedzieć, kilkanaście fałszywych Mesjaszy. I jak to się dzieje? To się dzieje z Żydami w ten sposób, że na przykład jeśli ktoś zjawiał się mniej więcej elokwentny, pobożny, namaszczony w oczach Izraelitów, to okrzykiwali go Mesjaszem. I chodzili za nim pewne tłumy i nieraz mogło powstawać dwóch Mesjaszy naraz. I najwięcej tych Mesjaszy powstawało, zgadnijcie gdzie? W Galilei.
Galileja to był rejon Izraela, skąd pochodzili prawie wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa. I oni byli tacy nakręceni, tacy byli, zawsze pamiętacie, a kiedy nam królestwo zbudujesz, kiedy królestwo zbudujesz? Mesjasze izraelscy wierzyli, że Królestwo Boże będzie zbudowane wtedy, kiedy wygonimy wszystkich Rzymian i zbudujemy państwo, które jest oparte tylko i wyłącznie na prawie Mojżesza. Więc na to patrzyli, na to dalej patrzą. I oto Jezus mówi, że tak będzie. I tak było, rzeczywiście tak było. Werset 9. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz. Potem będzie koniec. Więc wojna, Rzymskie Imperium zaczęło wojnę z Izraelem mniej więcej w 66 roku, a w 70 roku Jerozolima została zburzona. I kiedy została podbita Galileja, tam gdzie było najwięcej tych mesjaszy, którzy wzniecali bunty i rewolucje, to Rzym czekał jeszcze 4 lata, aż zostanie podbita Jerozolima. Czyli tak jak Jezus mówił, nie lękajcie się, to musi wszystko się stać, lecz zaraz potem będzie koniec. Czyli nie mówił, że już w tej chwili, już teraz będzie koniec, tylko mówi, zaraz będzie koniec. I z historycznych danych my wiemy o tym, ja mówiłem tydzień temu, że kiedy Jerozolima została już otoczona, albo prawie była otoczona przez wojska rzymskie, to z Jerozolimy uciekli przede wszystkim chrześcijanie. Bóg wyprowadził wszystkich chrześcijan z Jerozolimy całkowicie. Nikt z chrześcijan nie został w Jerozolimie. Czyli to jest taki praobraz tego, że Bóg dba o nas i nie pozwoli, by gniew, który ma się wylać na świat, zniszczy ciebie, zniszczy nas. Więc dalej on mówi, powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, głód, straszne widoki, znaki ogromne z nieba, lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą. I tak rzeczywiście są prześladowania i będą wodzić przez królów i namiestników. 13 werset. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, które nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I tak było. Ci, którzy się nawrócili i poszli za Jezusem, byli znienawidzeni. I 17 werset mówi, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją uzyskacie dusze wasze. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. To jest mowa o tych latach, o których już historycznie historycy opisali. 19 werset. Przez wytrwałość swoją uzyskacie dusze wasze. To wyglądało tak, że kiedy wojsko rzymskie otoczyło Jerozolimę, to Jerozolima została napełniona fałszywymi prorokami, którzy chodzili po mieście i krzyczeli, każdy, kto wyzna, każdy, kto nie wyzna, to każdy, kto się schowa w świątyni, zostanie ocalony. I wszyscy religijni ludzie, którzy uwierzyli tym prorokom, schowali się w świątyni, ale właśnie świątynia była spalona i wszyscy, którzy schowali się w świątyni, zginęli. Natomiast wszyscy, którzy już nie byli pod Starym Testamentem, nie byli pod wpływem starotestamentalnych proroków, a byli wodzeni przez Ducha Świętego, Kościół chrześcijański, cały został wyprowadzony z Jerozolimy, caliusieńki. I oczywiście możemy też domniemywać, że Jezusowi zależało na tym, żeby wiara chrześcijańska, która właśnie zaczęła być w Jerozolimie, w tym momencie została zachowana, bo Kościół faktycznie w całości na razie był najbardziej skupiony i najwięcej chrześcijan było w Jerozolimie. I oto ci wszyscy wierzący zostali wyprowadzeni z Jerozolimy. To dla nas wspaniały obraz. Werset 19. Tak, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.
Były przypadki, kiedy chrześcijanie pod namową religijnych Żydów wracali do judaizmu. I teraz uwaga, i ta wytrwałość, o co chodzi z tą wytrwałością? Wytrwałość w wierze chrześcijańskiej polegała na tym, że chrześcijanie, którzy byli gromadzeni z apostołami, którzy gromadzeni byli w kościele, kiedy Duch Święty powiedział do apostołów, że trzeba wychodzić, to wszyscy, którzy trwali w wierze apostolskiej, zostali uratowani. Wszyscy, którzy nie wytrwali w wierze apostolskiej, zginęli, ponieważ Jerozolima całkowicie została zniszczona i zrównana z ziemią. Także taki jest los. Werset 20. Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. I cały czas o mieście Jerozolima, nie wchodźcie do Jerozolimy, ona będzie zniszczona. Uciekajcie w góry, bo tam znajdziecie schronienie. Cały czas mówił Bóg i Jezus zapowiadał to i każdy, kto był posłuszny temu słowu, uratował się. Alleluja. Werset 22. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzani do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, a się dopełnią czasy pogan. I od 25 wersetu zaczyna się proroctwo do 28 wersetu, który mówi o naszych czasach. I o tym jakby sam Jezus mówi jakby nieduże w tym miejscu w porównaniu z tym, co powiedział do ówczesnych wierzących. Mówi w 25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach i na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Dynamis, Uranos poruszy się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Co mówi 28 werset? Kiedy zobaczymy kataklizmy związane z wojną, kataklizmy związane z jakimś natarciem imperium na imperium, Jezus mówi, podnieście się, odkupienie wasze bliskie. Czyli im gorzej będzie w świecie, tym lepiej będzie dla nas. Jeśli będziemy widzieć, że tam coś się dzieje, to znaczy odkupienie nasze jest bliskie. Halleluja. Takie fajne to jest, nie? I teraz otwórzmy i zobaczymy jeszcze kilka fragmentów dotyczących teraz naszych czasów. Otwórzmy Mateusza 24, gdzie jest ciut więcej niż u Łukasza. Ta sama historia, to samo Jezus opowiada. I zobaczmy werset na przykład 20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Gdyby to było, kiedyś Maja się śmieje, tak, bo pamiętasz, jak rozważaliśmy kiedyś, nie wiedząc jeszcze dużo, jak to jest, no, dlaczego jakby koniec świata i co będzie przeszkadzała zima albo sabat, jakby. No przyjdzie Jezus, wszystko jakby łubudu, będzie wielkie bum, bum, bum. Dlaczego zima albo sabat, w czym to przeszkadza? Bo to była mowa do Żydów, to była mowa do ówczesnych, znaczy do ówczesnych mieszkających w Izraelu, w Jerozolimie. Dlaczego w zimę? Bo niewygodnie jest uciekać w zimę. Jezus mówił, módlcie się, żeby to nie wypadło w zimę. I wiecie, kiedy została Jerozolima, kto zna historię, kiedy została zburzona, w jakim miesiącu? Rok 70. Ktoś kojarzy? To wydarzyło się w sierpniu, czyli sam środek lata, najgorętszy miesiąc w Izraelu. Jerozolima właśnie w sierpniu. Widocznie uczniowie wzięli to sobie do serca i modlili się, żeby to nie było zimą. I stało się to pośrodku lata. W sierpniu została zburzona. I dlaczego jest wymieniony sabat?
Jeśli ktoś był z was w Izraelu i widział, jak Izrael się zachowuje w sabat, to religijne opcje Żydów, których jest dużo mniej, tak pilnują tego sabatu, że przez pewne dzielnice nie da się przejechać. Jeśli tam wjeżdża taksówkarze odmawiają nieraz jeździć w sabaty. Proszę? Zaraz wytłumaczę. Bo ponieważ w sabat nie wolno pracować, nie można podróżować, nie można nic robić i ktokolwiek postanowi podróżować, będzie zaatakowany przez religijnych. I nie da się po prostu uciec. Religijni robią wszystko, żeby powstrzymać ludzi, którzy chcą cokolwiek robić. I gdyby to się wydarzyło w sabat i historycy opisują, że religijne opcje w samej Jerozolimie nawet kłóciły się między sobą, ponieważ jedni uważali, że tak trzeba robić, inni uważali, że tak trzeba robić i po prostu walczyli nawet ze sobą, które prawo jest bardziej jakby Boże. Nawet walczyli o to, jakie prawo trzeba wykonywać, więc to było naprawdę czasy straszne. Radykalizm religijny, który dotyczył Żydów, którzy chcieli wykonywać prawo, był tak potężny, że nie dawało się nic zrobić, nie dawało się ich przekonać. Większość Żydów, kiedy... Bo jak w ogóle zaczęło się oblężenie Jerozolimy? Zaczęło się od tego, że ktoś obwołał się Mesjaszem. I ten ktoś był tak, na przykład jeden z nich to był Jan z Giskali. On był taki przekonany w swoim mesjanizmie, że powiedział, jak Makabeuszom, Bóg da nam moc i my powstaniemy przeciwko Rzymowi. To, że ich jest po prostu 1000 razy więcej, Bóg da nam zwycięstwo i my pokonamy tych psów z Rzymu. I tak ogłaszali, ludzie im uwierzyli, ruszyli do wojny, oczywiście przegrali, ale normalni duchowni i mędrcy izraelscy mówili, to nieprawda, nie tak musi być. I były też jakby głosy rozsądku, które mówiły, że nie powinniśmy iść i jakby z wojną i wzbudzać jakby rewolucję przeciwko Rzymowi, bo przegramy. I okazuje się, że religijna opcja takich radykalnych, w ogóle radykalizm nie jest nigdy dobry. Tak? I nieprzypadkowo Jezus kiedyś powiedział swoim uczniom, którzy mówili, chodź Jezu, poprosimy tak jak Eliasz, żeby ogień stąpił z nieba i niech spali tę wioskę, która ciebie nie przyjęła. A Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czyli ten galilejski radykalizm walki w imieniu Jahwe był tak potężny, tak w nich siedział, bo jako Galilejczycy byli w tym wychowani. Jezus mówił, to wszystko doprowadza do ruiny. No i właśnie doprowadziło do ruiny, tak jak on zapowiadał i mówił, że nie powinno tak być. Więc jeszcze w tym Mateusza, zobaczmy werset 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. I teraz werset 15 z tego całego opisu, on troszeczkę musi być wyjęty z tamtych czasów i werset 15 wygląda według kontekstu, w którym czytamy i kontekstu historycznego, wygląda na to, że to jest werset, który mówi o nas, o naszych czasach. I teraz 15 werset prorokuje do nas. I o co chodzi w tym wersecie 15? Ohyda spustoszenia. Takie śmieszne słowo, tak? Ohyda, powiedz to na głos. Ohyda spustoszenia. Także, ohyda spustoszenia. Bardzo dobrze. O czym mówi to słowo ohyda spustoszenia? Ohyda spustoszenia to jest słowo, które w Starym Testamencie oznaczało jakiegoś idola, obcego Boga, obce bóstwo, które było ustanowione w świątyni. W momencie, kiedy w świątyni izraelskiej jest ustanowione obce bóstwo, to Żydzi już nie mogą w tym miejscu się modlić. I na przykład dlatego problemem do dzisiaj dla Żydów była taka walka, nie wiem czy pamiętacie, w latach, tak mniej więcej początek 2000 roku, była taka walka między Żydami a znów polskim rządem a propos krzyży w Auschwitz. Oni prosili, żeby usunąć z terytorium Auschwitz krzyż.
I tam karmelitanki miały krzyż na terenie Auschwitz. Dlaczego prosili o usunięcie krzyża? Bo Żyd nie ma prawa modlić się wszędzie, gdzie stoi obcy dla nich symbol religijny, a tym bardziej nie mówiąc już o idolach, obrazach i tak dalej. Jeśli jest krzyż, on tam się nie pomodli i dla nich to jest naprawdę... Oni nawet jeśli szanują obcą religię, nawet jeśli jakby... Nawet wielu z nich są po prostu religijni, dla nich nie ma znaczenia tam, ty jesteś taki czy taki. Dla nich ma znaczenie, że oni muszą mieć czyste miejsce, żeby się pomodlić. I oto ohyda spustoszenia, o którym mówi 15 werset, to jest to, co powtarzało się w historii Izraela kilkakrotnie. Że przychodził na przykład rzymski jakiś generał i ustanawiał jeden na przykład z generałów rzymskich, kiedy podbił Jerozolimę w poprzednich wiekach, to złożył w świątyni ofiarę ze świni. I w ten sposób dla nich świątynia przestała być miejscem świętym i oni chyba się nie modlili, nie mogli tam modlić się długie, długie miesiące. Inny król ustanowił po prostu idola w świątyni jerozolimskiej i znów to było zanieczyszczenie. I to była tak zwana ohyda spustoszenia. I teraz o czym mówi 15 werset? Po pierwsze, my wszyscy wiemy, że świątyni nie ma, tak? Jest ściana płaczu. Żeby postawić ohydę spustoszenia w świątyni, to najpierw musi być sama świątynia, tak? Więc co to znaczy? Żydzi będą chcieli odbudować świątynię, ale tam są muzułmanie, na miejscu świątyni teraz zbudowany meczet. Więc sobie wyobraźcie, jeśli Żydzi ruszą z budową świątyni w miejscu meczetu, to co będzie? Wojna. Będzie wojna, to po prostu. Albo, jeśli nawet nie będzie wojna, to zaraz do tego dojdziemy, przyjdzie ktoś, kto potrafi powstrzymać tę wojnę. Więc werset 15 nam mówi o tym, że w momencie, kiedy Żydzi zaczną budować świątynię, naprawdę czas końca jest bliski. To będzie znak i symbol tego, że przybliżamy się do końca. Na razie nie zanosi się na to, żeby była budowana, ale istnieje tak zwany instytut świątynny, gdzie wszystkie sprzęty świątynne są przygotowane. Wszystkie ubrania, wszystkie naczynia, wszystko jest przygotowane. Nawet teraz pracują na tym, żeby znów odnowić tak zwane czerwone jałówki, taki rodzaj krów, który musi być całkowicie czerwony, czerwonego koloru, taka krowa. I znaczy one są brązowe, ale tak nazywają się, tak, w Izraelu, że są tak zwana czerwona jałówka, która musi być złożona w ofierze i wtedy popiół z tej jałówki poświęci świątynię. I już kilka tych prób było zrobionych, ale wciąż im się nie udaje wyhodować taką doskonałą czerwoną jałówkę, bo rabini zawsze znajdą, a to pod ogonem białe włosy znaleźli, a to jeszcze gdzieś i to dyskwalifikuje krowę do złożenia ją w ofierze. Więc chwała Bogu, tak, że na razie jeszcze nie znaleźli takiej krowy, znaczy nie wyhodowali. Ale jakby wszystko jest przygotowane, więc to jest kolejny fragment, który pokazuje nam, co może się wydarzyć w najbliższych czasach, tak, co się wydarzy, zanim przyjdą czasy ostateczne. I teraz otwórzmy 2 Tesaloniczan 2, 1-12. 2 Tesaloniczan 2. 2 Tesaloniczan. To jest strona 1282. Od pierwszego wersetu, drugi rozdział. I to już nauczanie wprost do nas. To, co czytaliśmy u Mateusza, to było do tamtych wierzących, a teraz wprost do nas. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Często do mnie piszą, dzwonią, przychodzą, mówią, widziałem taki filmik w YouTubie, tam gdzieś w Izraelu był czerwony księżyc.
a tam gdzieś coś było jeszcze, a tam jeszcze i tak jakby szukają sensacji. Wiecie co, czerwony księżyc, tak jak mówiłem tydzień temu, to jest moment, w którym już będzie naprawdę po ptokach. Kiedy już wszystko zacznie się dziać i już nie będzie ujścia, wyjścia, koniec będzie naprawdę bliski. I teraz dlatego Słowo Boże mówi, nie dajcie się zbałamucić czy nastraszyć. Chrześcijaństwo nie jest sensacją, ono nie jest sensacyjne, że my szukamy jakiejś sensacji, żeby tak jakby, ale jazda, nadchodzi. I teraz werset trzeci. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I teraz jest mowa o niejakim synu zatracenia, którego popularnie nazywamy antychryst. I o antychryście zaraz będzie, jeszcze tam pokażę wam kilka fragmentów. Więc zjawi się ktoś, kto tak wpłynie na świat i tak będzie miał wpływ ogólnie światowy, że wszystko będzie grało pod jego jakby dyktando. I poczytajmy teraz o tym człowieku. Czy jakiś wpływowy człowiek, polityk, czy król, czy ktoś, kto na wysokim stanowisku potrafi wprowadzić pewne rzeczy, które będą zdumiewać cały świat. Werset czwarty. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I widzicie, znów świątynia Boża. Musi zasiąść w świątyni Bożej. Niektórzy mówią i twierdzą, że tą świątynią jest Watykan. Biblia w ogóle nie interesuje Watykan. To nie chodzi o Watykan. Kiedy w Biblii czytamy o świątyni Bożej, to zawsze jest mowa przede wszystkim o świątyni jerozolimską. Świątynia Boża to jest określony tytuł dla świątyni w Jerozolimie. Czyli żeby antychryst mógł zasiąść, to on będzie zasiadał w świątyni w Jerozolimie, a nie w Watykanie. I ci, którzy doczekują się w papieżu jakiegoś diabła, w Watykanie, Biblia tym się nie zajmuje. Biblia się zajmuje Jerozolimą i Izraelem. Dlatego wszystko, co się dzieje w Izraelu, jest arcyciekawe i arcyważne. Izrael jest jakby takim lakmusowym papierkiem, który wskazuje na to, co ma się wydarzyć i w jakim momencie historii jesteśmy. Budują świątynię, nie budują świątynię. Co tam się dzieje wokół ściany płaczu? Co powiedział Netanjahu? Co powiedzieli tamto? A znów wybucha, a znów tamto. To wszystko w jakiś sposób przybliża lub oddala ten fragment, ten moment nadejścia czasów ostatecznych. Więc jeszcze raz werset czwarty mówi, zasiądzie, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To znaczy, że Izraelici uznają w tym superpolityku Mesjasza. I to jest możliwe, że nawet jeśli on, ktoś mówi, musi być Żydem, ale o, ciekawa rzeczywistość. Józef Flawiusz, historyk, który był jednym z historyków, który działał przy cesarze rzymskim Wespezjanie, za którego czasu wpadła Jerozolima, Józef Flawiusz, on nawet twierdził, że ten cesarz, on wtedy jeszcze nie był cesarzem, był tylko marszałkiem, że on jest możliwym Mesjaszem dla Izraela. I to nie był Żyd. I wszyscy mówili, zwariowałeś? Ale oni umieli udowodnić, że nie Żyd też może być Mesjaszem. I to było niesamowite. Więc jeśli to wszystko się jakby wchodzić, zgłębiać, to jest rzecz jakaś nadzwyczajna, bo werset jeszcze czwarty mówi, przeciwnik, który wynosi się nad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Czyli to będzie człowiek, który będzie kpił ze wszelkiej wiary. On będzie mówił, ta wiara, to wasza wiara, to jest nic. Ja jestem dopiero kimś. I będzie kpił, nabijał się ze wszystkiego, w co my wierzymy, w co wierzą w ogóle ludzie wierzący. Werset piąty. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa.
Tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Czyli będzie, to już bardzo ciekawie, nieopisane, będzie Antychryst i kiedy objawi się Pan Jezus, to będzie ogromna konfrontacja, gdzie wszyscy będą świadkami tego, jak Jezus Antychrysta załatwi. Halleluja. I werset 9. A ów niegodziwiec przyjdzie ze sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo wielu takich różnych czarodziei w różnych religiach wschodu, nie tylko w religiach wschodu, którzy potrafią robić tak zwane cuda. I o tych cudach tutaj też jest mowa, że on przyjdzie ze sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. I teraz, kiedy my patrzymy, że gdzieś się dzieją znaki, że gdzieś się dzieją cuda, to nie będzie znakiem, że ten człowiek jest posłany przez Boga. Namaszczenie nad Antychrystem będzie takie wyraźne i tak będzie zdumiewało wszystkich, że tylko my powinniśmy wiedzieć, że cuda jeszcze nikogo nie legitymują do końca, że jest posłany od Boga. Cud nie jest legitymacją. I werset 10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I teraz werset 10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłość prawdy, która mogła ich zbawić. O jaką miłość prawdy chodzi? To chodzi mowa o wszystkich, którzy wyznali w Jezusie swojego Pana. Tu nie chodzi o miłość prawdy na zasadzie, Jezus powiedział o sobie, jestem prawdą, drogą i życiem. Kiedy jest mowa o miłości prawdy, to nie jest mowa o miłości jakby takich prawidłowych zasad. Apostoł Paweł, mówiąc o miłości prawdy, wskazuje na Jezusa i wszystko, co z Jezusem jest związane. I każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie chroniony przed poddaniem się jakby pod zwiedzenie Antychrysta. I 11 werset mówi, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, czyli Jezusowi, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Każdy, kto nie wierzy w Jezusa, jest w nieprawości. Każdy, kto jest poza Jezusem, jest w nieprawości. I teraz jesteśmy z tym Antychrystem, tak? I pierwszy Jana, pierwszy list Jana 2,18. Pierwszy Jana. Od 18 wersetu, drugi rozdział. Od 18 i dalej. Tu są kilka fragmentów, które opisują tę naturę Antychrysta. Dzieci, ostatnia to już godzina i słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. I teraz tu jest opis Antychrysta i na co on zwróci uwagę. Antychryst przede wszystkim zaatakuje Jezusa Chrystusa. I tu nie jest napisane antybóg albo
antypan, tylko antychryst, czyli ten, który występuje świadomie przeciwko Chrystusowi. Więc antychrysta i jego jakby działanie pozna się nie po tym, że on będzie na przykład mówił: tak, ja wierzę w Boga, ale Bóg i tak dalej, i tam na przykład będzie przyznał się do wiary w Boga, ale antychryst przede wszystkim będzie przyznawał się, że dla niego Jezus nie jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Czyli w antychryście zobaczymy zaprzeczenie Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana. Więc potem go poznamy. Ale naszym zadaniem nie rozważać, kto jest antychrystem, a kto nie, tylko naszym zadaniem jest rozważać i poznawać Jezusa i przybliżać się do Jezusa. Jeśli będziemy przybliżać się do Jezusa, to jest prawidłowa droga. Poznawanie Jezusa, rozważanie o Jezusie, to jest to, do czego mamy dążyć, a nie tam: o, chyba ten jest antychrystem, na pewno, tak, zobacz, co robi. A co mówi? A nie, ten jest bardziej antychrystem i będziemy szukać tego. Nie o to chodzi. Jeszcze jeden fragment, jeden z takich, i muszę kończyć, bo już nasz czas podchodzi do końca. 1 Tesaloniczan 5, to już ostatnie, żeby zobaczyć na znak czasu, który od pierwszego wersetu, tak? Rozdział 5. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Zwróćcie uwagę na kolejny klucz, kluczowe słowo, po którym poznamy czasy bliskie i poznamy, że czas nadchodzi. Trzeci werset mówi: gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Czyli już wojenna sytuacja będzie na tyle ostra i już wojna będzie wisiała w powietrzu i możliwe, że już się wydarzą się pierwsze wybuchy. Ktoś zacznie i wszyscy w świecie zaczną mówić: pokój i bezpieczeństwo. Dwa kluczowe słowa, po którym poznamy, że czasy są bliskie. Najważniejszym w świecie, we wszystkich unijnych, ONZ-owskich, innych miejscach będą mówić: najważniejsze jest spokój i bezpieczeństwo. I oni o tym będą mówić coraz więcej, coraz głośniej i wszyscy ludzie będą przekonani, że to jest jedyne, do czego mamy dążyć. O pokój i bezpieczeństwo. Że sytuacja będzie już tak napięta, że to będzie głównym i zrozumiałym przesłaniem wszystkich polityków. Jak o tym zaczniemy mówić w kółko i wszędzie i zaczniemy słyszeć w kółko i wszędzie: pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Kiedy będą przekonywać nas, że już pokój zbudowaliśmy, już jest wszystko w porządku. Werset 4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczy was na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 werset jest zwycięskim wersetem. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Dla Niego nie ma planu, żeby nas w tej masakrze wszystkich zmasakrować razem ze światem i powiedzieć: no przykro, że żyjecie akurat w tych czasach, no co mam zrobić? Tak wyszło. Tylko On mówi: nie przeznaczył
was na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Czyli wzajemne zachęta, wzajemne podnoszenie siebie nawzajem, że nie przeznaczeni jesteśmy na gniew. To jest to, co w Kościele powinno być u wszystkich na ustach. Poradzimy, zwyciężymy, nie upadniemy. Bóg Cię kocha. Bóg jest po Twojej stronie. Bóg jest razem z Tobą. I tak będzie. Amen. Musimy kończyć. Amen. Alleluja. Alleluja. Proszę grupę uwielbienia. Alleluja. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za Twoje zbawienie, za to, co Ty się, za to, że się poruszasz pośród nas, za to, że działasz, za to, że jesteś z nami, za to, że powołujesz nas, ratujesz nas. My wywyższamy Ciebie. Powiedzcie głośno razem ze mną, pomódlmy się w ten sposób. Powiedzcie, drogi Jezu, dziękuję Ci, że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew i że nas uratujesz w czasach złych i że ostrzeżesz nas i wyprowadzisz nas z każdego końca świata, z każdej ciemnej doliny. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Cię ponad wszelkim imieniem. Wywyższamy Cię. Pomódlmy się. Ale arabaseja ondaja lekej turumasy jedyja. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. Lela rabasekim dalalabesja embaja rakej aleja. Halleluja, halleluja, wywyższamy Cię. Hej, alalala besy, bale jaraba. Hondaj alala besy, joko toro besy. Halleluja, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, wywyższamy, wywyższamy. Hej, alalala besa, jaraka. Hej, asande jala. Wywyższamy, halleluja, halleluja. Wywyższamy, halleluja, halleluja, wywyższamy, halleluja. Tobie chwała, Tobie chwała, Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie chwała, Tobie chwała, Jezus, Jezus, wywyższamy Twoje imię, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Hej, aleja sanda jala masej. Hej, alalala dekeje mej. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Tobie chwała. Tobie chwała, Jezus. Jezu, wywyższamy. Wywyższamy Cię, Jezus. Halleluja. Humalala hej, arama, śpiewajmy w językach. Hej, ja, jala, bala. Oj, jala, hej, arama, hambalea. Makenda, hesa. Hej, jala, makej, arama, masej. Halleluja, halleluja. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Twe imię. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Jezu, Tej Arabaseja. Ja proszę Cię, Duchu Święty, uwolnij każdego z nas wszelkiego poczucia beznadziei, strachu, że nie poradzimy sobie, że nie damy rady w tym czy w tamtym, że ktoś panicznie się boi antychrysta, czy końca światu, czy jakichś tych rzeczy. Niech ten strach odchodzi. Dziękuję Ci, Jezu, że my będziemy widzieć i wiedzieć, co się dzieje wokół nas. I będziemy pełni nadziei w zwycięstwie. Alleluja. Ja proszę Cię, Duchu Święty, usuwaj strach. Usuwaj depresję. Ja w imieniu Jezusa rozkazuję, aby ta ciemność, wszelka ciemność,
która nas niszczy, odeszła precz, która straszy niektórych z tu obecnych. Niech to idzie precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus, Jezu, Tobie chwała. Tobie chwała.